Pamiętajcie, na widok lodu z drona mogą puścić zwieracze. Ostrzegam. Zaczynamy film. Och, wszystko zaparowane, kamera zaparowana. Nic, przywitam się z wami tak na razie na szybko. Cześć, moi drodzy. Jestem w Green Bayu, jestem sam. Jestem na lodzie, jak się rozjaśni, tak żeby było można nakręcać cokolwiek. Jestem bardzo daleko, na 76 stopach głębokości. Pode mną jest jakieś, nie wiem ile to jest, 76, 120 metrów więcej. Próbuję łowić sieje. Więc prosty zestaw, dwa haczyki. Na stoperkach ponoć jest duży prąd, to dam ołowik na dno. No więc biorę wędkę i będę robił pierwsze, jak to się mówi, opuszczenie w dół. Jeszcze raz do tego. Ok. Jest bardzo głęboko tutaj. Ok, niech leci. Uhuhu. Już widzę, jak zabrało w bok ołów. Okej, połowa. Schodzi w dół jeszcze. Jeszcze nie zeszło. Okej. No jest na mnie. Powinna być ryba zaraz. Zaraz będzie branie. Idzie ryba. Ale przywaliła konkretnie. Ale coś... coś sporego. Jak na takie. To jest coś sporego, wiecie? Jeszcze tak się nie zdarzyło, żeby mi tak tego kija biło. Ładna rybcia będzie. No jest strasznie wysoko jeszcze, znaczy... Ale jak się zrywa. O proszę, i wyjechał łajdwiszek. Gdzieś tu miałem smotkę jakąś. Jest tutaj smoteczka. Te rybki, jak wiecie, one są bardzo, bardzo śliskie. Ją trzeba przez... przez szmatkę. Na zielony haczyk się skusiła. Ok. Mamy cię, rybcia. Dobrze jest. Tak wygląda łajdwisz. A tam pod nami, z tego co widzę, to czekają już jej koleżanki. I zaraz będzie następna sztuka szła. Okej, lecimy ostro w dół. Może trzeba otworzyć okno, żeby trochę już światło wpadało. Okej. Bo tu całe ciepło ucieka stąd. Dobra, tutaj schodzi. Już są ryby koło mnie. I to ile? O! Miałem uderzenie. Chciałem poprawić. Troszeczkę tu uderzył, poczułem. Teraz nie chcę uderzyć, ale ja je widzę, że one są... A, było uderzenie. To jest troszeczkę, mówię, głęboko i... Zanim ja poczuję to branie, to już ta ryba tam na dole zagryzła. Coś się tam dzieje, kolorowo jest. Cały czas coś się kręci. I znowu już miałem dotknięcie. Ajajajajaj. Poczułem to dosłownie. Cały czas się coś kręci. Cały czas coś tam jest.
Cały czas ryby podchodzą, cały czas je widzę. Tak jak mówiłem wcześniej, pod skosem jest żyłka, czyli jest dalej odpływ. Może troszeczkę już się zmniejszył, ale zmarnowałem już 3 brania w ciągu pół godziny. Po prostu nie byłem gotowy na zacięcie. Będzie branie, będzie? Będzie branie, będzie, 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 będzie. Dawaj rybcie, dawaj, dawaj, dawaj. Ach, uciekła. Wracaj, 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 wracaj. Przejechał ten traktor i ją wystraszył. A tak ładnie szła. Fajnie, cieplutko sobie siedzę, rączki mi nie marzną. Wiaterek na zewnątrz troszeczkę telepie, ale jest ok. Trzeba założyć larwę szerszenia jedną. Do blaszki, dam blaszkę teraz na dno, zobaczymy jak jest, wygląda sprawa z prądem, czy prąd zabierał, będzie mi daleko, czy nie. I tu są szerszenie pozakładane już, ok. No i dobra, lecicie w dół, chłopaki. Zobaczymy jak jest prąd. Czy tutaj coś z tego będzie. No i co, do zobaczenia na dole. Będzie branie? Wygląda na to, że będzie. Jest! Aha! Wyczułem ją teraz. I na górny haczyk, znowuż na ten... Ale walczą te ryby, ja cię sunę. Spójrzcie, jak tą wędą gnie. Jestem na 50 stopach. Ole, szarpie z ręki. Ja się zaszczelę, ale to są waleczne rybska. A za nią aż coś tak wysoko przyszło. Zobaczcie, ile tam jeszcze jest przy dnie. Ryb na fishfinderze. Ale pięknie walczą. Kurde, aż ręka boli dosłownie. Ha. Piękna akcja. Ule, kurka wodna whitefish. Ale bykus. A to jest z tych kura tłustych. I przez smatkę, tak jak rysiek zawsze. Już narobiła ambaransu. Już się wbiło wszystko przez ten. Ok. Ryby. Jeden. Ale tam jeszcze jest ryb. Poszły szerszenie. Trzeba nowe szerszenie pozakładać. Raz, dwa, trzy, trzy i cztery. Ja podejrzewam, że tutaj był wykonany dobry ruch. Zmiana z ołowiu na blachę miedzianą. Kolor miedzi. Bo kto nie ma miedzi, ten w domu siedzi, a tak to ta rybka jest bardziej taka agresywna do miedzi. Złoty albo miedziany kolor. Nie wiem dlaczego, ale to są najlepsze kolory dla tych ryb. No i teraz tutaj jest murmyszka. Na murmyszkę damy tego mniejszego. Robaka. Papierowca. I tu mamy zielony haczyk. Na haczyk damy... O! A na haczyk damy takiego. I gotowe. Zjeżdżam w dół swoimi przynętami. Jak widzicie, zmieniło się. Wyłączyłem flasher. Jest mi całkowicie niepotrzebny. Będę łowił tylko na pionowy słupek. Nie potrzebuję widzieć tego, co jest po bokach mnie. Tylko to, co jest prosto pode mną w pionowym słupku.
I przed chwilą była ryba, jest dalej. Zobaczymy, czy będzie chciała podejść wyżej. No jedzie jakaś pierdziawka z tyłu, nie wiadomo, czy nie wystraszy tej ryby. Później się powinno uspokoić, bo przewodnik przywiezie swoich klientów do domków, posadzi ich w domkach i zniknie stąd. I powinna być cisza na 8 godzin. No, coś idzie do góry. Ja widzę to, widzicie? Patrzcie, jakie się czerwone robi do góry. I było branie. A, spartoliłem to. Było branie. Ale biorą jak szalone. Nie zaciąłem. Teraz tam ładna dyskoteka się zrobiła, ale coś idzie znowuż. Sporo brań jest. Cały czas coś się kręci jeszcze przy mojej przynęcie, idzie do górnej, do góry znowuż i zacięcie, ole walka. A, mam ją, ryba za rybą. A tam jeszcze pięć na dole stoi. Jaka walka, jasny gwint. Ale to jest frajda, ja pierdolę, kurwa, za przeproszeniem, ale jest pompa jak się patrzy. Mam nadzieję, że kamera nagrywa to wszystko. To jest taka walka z tymi rybami, że cześć. No mają takiego kopa, że głowa mała. O, ta to sportowa, ta się za bok zapija, dlatego. Aha. Chodź tu, kurde, szmatkę muszę wziąć, bo to... Ta to jest malutka, tą to chyba trzeba wypuścić. Troszeczkę się... Zmiataj. O. Ta to poszła. Podciąłem ją za brzuch, wiecie? Ale one mają siłę, te ryby, na takiej głębokości. Przed chwilą właśnie mi się spięła ryba podczas holu. No ale tak bywa. A kurna, przyjechali Amerykanie z jiffing wiertem, ale pierdzi. Jak ja nienawidzę jiffy lub wierteł. Stanęli zaraz koło mnie wieśniaki. Od razu ryba była i się schowała do dna. Znaczy... A ja pierdziulę. Zaraz zobaczymy, czy coś będzie w ogóle. Okej. Schodzimy w dół. Trzeba sprawdzić, czy w ogóle cokolwiek będzie. Ale pierdzi. Ja pierdziu, no nie mogę. Cisza fajna, spokój. Jak... Thank you. I takim to sposobem. Aż po sam sufit i ryba zacięta. I jedzie do góry. No to pięknie. Ale Eldorado z sijami. Godzinę może łapie, a 6 ryb już złowionych. Tego się nie da opisać. Ale strzał był. No dawaj ryba. Gdzie ona jest? No bo się zaczepiła o lód. Ohoho, wyskoczyła, patrzcie, się odczepiła sama. Pięknie się odczepiła. Słuchajcie, jest teraz odpływ. Woda idzie w kierunku wyjścia z zatoki. Jest bardzo duży chyba prąd, ponieważ nawet nie widzę swoich zestawów, ale jak widzicie, żyłka idzie z takiego skosa, że strasznie pod dużym ukosem idzie, czyli prąd zabiera cały zestaw tam daleko.
i nie jestem w stanie zidentyfikować, kiedy podchodzi ryba do mojego zestawu. A, się spięła. Była, ale się spięła. Szkoda, bo akurat chciałem włączyć kamerę i w tym czasie ryba była. Zaraz zobaczymy, na którą, na który zestaw. Trochę długi ten kij do namiotu jest, no ale... Wzięła na murmychę, bo murmycha zjechała do dołu. A murmycha jest troszeczkę maława. Tak, bo na murmyszkę wzięta. Zobaczymy jeszcze raz, zaraz się złapie, coś nie, nie ma co panikować. O, i leci zestawik. Proszę mi tu nie pisać, że za dużo jest. Jest blaszka i dwa haczyki. Można na trzy zestawy łapać tu w Ameryce. To właśnie robi, łapie na trzy zestawy. Blaszka i dwa haczyki, czyli wszystko jest legalnie. Zobaczcie, jak to daleko spływa w dół. Jasny gwint, ale głęboko. No, jedzie rybka do góry. Chłopaki tutaj są w domku u Gajda, czyli u przewodnika. Arek ze szwagrem Irkiem. Dzień dobry. Chyba nie jest zbyt duża, no ale... Kiwają, machają tutaj. Jest ładnie. Nie, to śledzi. Nie, to dziurki z pomalawa. Awake, 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 awake
Zrobił się taki troszeczkę niemiły wiaterek, jest dosyć chłodno. A ja muszę się przestawić. Widzicie, lód jest strasznie poniszczony. Spróbuję, czy mi się uda tutaj zaraz dziurę wywiercić, ok? Biorę wiertło i widzimy się w namiocie, bo jest naprawdę zimno. No i zakładamy ponownie trzy szerszenie. Jesteśmy już w namiocie, osunięci od tego straszliwego wiatru. A mam nadzieję, że na ujęciach z drona będziecie mogli zobaczyć, jak pięknie wygląda ten lód, bo nie każdy lód tak wygląda jak ten w Green Bayu. Słuchajcie, pokazały się ryby. Teraz wam wytłumaczę, na czym polega sprawa łowienia na tej głębokości. Podstawą jest plecionka, cienka podlodowa plecionka i zestaw. Dwa haczyki, nieduże i blaszka na spodzie. Ach, uderzyło. I po prostu bujamy góra, dół, w ten sposób. Nie trzeba dżigować ani nic, tylko podnosimy góra, dół. Przez to, że mamy plecionkę, będąc nawet na tych 75 stopach, i tak poczujemy to uderzenie. Także zdradziłem wam teraz sekret. Podstawą jest plecioneczka podlodowa. Ok? Można zastosować dwa stoperki, tak jak wcześniej. Gadam, a tu branie miałem. Stoperki albo można krętliki. Ok, i uderzamy naszą blaszką. W tym przypadku musiałem dołożyć jeszcze ołów, ponieważ jest duży prąd, żeby utrzymać to w pionie w miarę. I bujamy, dotykając o dno. Może być szybciej, może być wolniej. Zależy. Równomiernie, góra, dół, pompujemy. I tak jak mówię, ryba jak ma uderzyć, to ona uderzy i tak, i tak. Poczujecie to na plecionce bez problemu. Ok? Spójrzcie, żeby cokolwiek widzieć moje blaszki. Jest taki prąd, że musiałem dziurę aż tam hen wywiercić. I tam włożyłem moją końcówkę od sondy. Teraz sobie zamknę namiot. Odpalę słoneczko z powrotem i będę łowił. O! Wszystko pogasło, ale za chwileczkę się odpali. A pan Rafał będzie widział swoje przynęty. O, to chodzi. No. I widzę, że coś idzie. Aha, ale pizga na dworze. Chociaż troszeczkę słońca było, to by była inna sytuacja. Jest pochmurno, jest minusowa temperatura i wszystko obmarza. Nie będzie dzisiaj fasolki. Nie będzie. No trudno. Coś się kręci koło przynęty. Idzie do górnej. No, 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 dawaj, dawaj. Przy blaszce jest. Ale dobry znak, że są ryby. Dzisiaj wam powiem szczerze, że jest bardzo fajny dzień. Pięknie wychodzą, jest kupę ryby, jest strasznie dużo ryb. A... O, o, o. Ach, kurde, nie ma. Spierdzieliłem to. Wiecie co, może rzeczywiście warto dawać krętliki, nie te gumeczki, bo jednak te gumeczki, zobaczcie, zaciąłem, ale nie zjechały zjechała do dna, do dołu murmyszka, ale nie zacięła ryby. Także jednak warto chyba używać krętlików, bo wtedy nasze zacięcie jest pewne. A tak to straciliśmy trzy szerszenie. Jeden, dwa, trzy. No patrzycie na moje ręce teraz, prawda? Zobaczcie. Poobijane paznokcie, pokaleczone. Ktoś pisze w komentarzach, że zabawki, że chcemy się popisać. Nie, my jesteśmy ludźmi, którzy ciężko pracują. Tymi rękoma ja pracuję ciężko, a dzięki temu, że pracuję, mogę sobie kupić czy używanego kłada, czy mogę sobie kupić, nie wiem,
elektroniczne urządzenie czy taki namiot, po prostu to jest standard. Jeżeli pracujemy, nikt nam tego za darmo nie daje, ciężką pracą sobie możemy na to pozwolić, żeby to kupić. I bardzo bym prosił nie krytykować i nie mówić, że jesteśmy cwani, bo pełno zabawek mamy. To nie są zabawki. Pokażcie mi chociaż jednego zawodnika, który tutaj siedzi na wiaderku. Tu każdy ma taki sprzęt, każdy. I bardzo proszę, nie mówcie takich rzeczy, nie piszcie takich dziwnych komentarzy, bo to jest tak jakby troszeczkę nóż w plecy wbić. A dzionek powoli dobiega końca, a ja tymczasem borem lasem, czapkę na głowie, będę się zbierał. Troszeczkę minamy. Zaraz zwijam się i po tym połamanym lodzie muszę dojechać do mojego diabła czarnego. Fasolki nie było, co? Lipa. Dobra, pokażę wam jeszcze później taki odcinek specjalny do przejechania. Masakryczny. Chciałem wam tylko powiedzieć, że kolega Michał Kruk wstawia wszystkie moje filmy po kolei na wędkarstwo, moje hobby, czyli WMH. WMH, tak. Jeżeli ktoś przegapił któryś z moich filmów lub chciałby zobaczyć, może teraz się śmiało zobaczyć na WMH. Wędkarstwo, moje hobby. Gdziekolwiek, żeby dojechać, to trzeba jechać takimi zygzakami, ponieważ lód jest popękany i ciężko gdziekolwiek przejechać. Najlepiej jechać po śladach tych, które są wyjeżdżone. Spójrzcie, o. Tutaj jest ładnie wyjeżdżone, można przejechać. Spójrzcie, jakie skały. A tam, gdzie byliśmy, hen daleko, jest ponad kilometr tygania. Pamiętacie, wspominałem wam, że trzeba tutaj przejechać odcinek specjalny. To jest właśnie odcinek specjalny. Spójrzcie na to. Przecież to jest rzeźnia i masakra. Wiecie, jak ciężko się po tym jedzie? Tylko kładek, tylko kładek. A, rzucaj jak wiatry. Normalnie masakrycznie. W jakichś skałach. Może gdyby spadł śnieg, wiecie? Gdyby spadł śnieg i to wszystko przykrył, ale to daje popalić. Siwek musi dać radę. Jedną stronę dał. Tyle jeszcze namiotu nie zgubić. Normalnie offroad typowy. Typowy offroad. O. Teraz. Kurde, męczy. Patrzcie jeszcze tak dookoła. Tutaj to wszystkie te samochody stoją na lodzie. Pod nami jeszcze jest lód. Tutaj widzicie? Ja stanąłem tak przy samej krawędzi. W razie gdyby się coś miało stać, to tam jest płytko. To nic się nie stanie. Ale ci tutaj jakby poszli pod wodę, to pizdziec. Oj, czarny diabeł. Czeka. Już idę. Trzeba wciągnąć sprzęt do samochodu. Zgasić maszynę. Oj. Okej. Dobry. Dobra, siwula. Habeta z ciebie konkretna, chłopie. Dałeś radę po takim tyfusie przejechać. Alright.
otwieramy towar, znaczy sprzęt, pakujemy towar i bio. W tym momencie mam już wszystko spakowane, jak widzicie na papce jest cały sprzęt. Siwek stoi na swojej przyczepie, w tle widzimy jeszcze lód, a ja się chciałem z wami pożegnać. Dziękuję, że byliście ze mną. Może nie był to wesoły odcinek, ale pojedynczy, taki samotny. I teraz słuchajcie, tak szybko jeszcze chciałem dla tych ludzi, którzy mieszkają w Chicago i na przedmieściach. Dobra rada kolegi Zaworka. Jest okres rozliczania się z podatków. I tutaj, spójrzcie, ja już od kilku lat się rozliczam u Arka z tej firmy. Widzicie? Megapol, Arek z Krzyśkiem. Moim zdaniem potrafią cuda zrobić. Jeżeli macie jakikolwiek problemik, czy coś za uszami, jak mówię, to jest dla tych, którzy mieszkają tu. Chłopaki są naprawdę świetni. Mieszczą się w Palatine. Firma mieści się w Palatine. Jeżeli jakikolwiek problem, w ogóle biznesowy, prywatny, potrzebujecie rozliczyć podatki, zadzwońcie. Mój Rysiu już się dał do tego namówić. Skorzystał już w zeszłym roku, wyszedł mu chyba dosyć dobry zwrot. Chłopaki wiedzą, jak co policzyć, naliczyć, więc spróbujcie w Palatine. A tu macie jeszcze adresik. Widzicie? Arek, i tu jest jego numer telefonu. I jeszcze raz, jeżeli potrzebujecie, sprawdźcie, zapytajcie, to nie kosztuje. A ja już się z wami żegnam do następnego razu i bez hejtowania filmów, lucia, kogokolwiek, bo jednak to jest poświęcenie i trzeba to uszanować. Hej, zdobywcy!